was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Dziwnych czasów dożyliśmy. When the war started. 10 years ago today, the artificial intelligence created to protect us detonated a nuclear warhead in Los Angeles. Wybuch atomowy w Los Angeles zabija milion ludzi i zmienia wszystko. Rząd zwalił winę na sztuczną inteligencję i rozpoczął polowanie. This is a fight for our very existence. Los Angeles odbudowano i Hollywood niestety też. Ale Nowa Azja nadal współpracuje ze sztuczną inteligencją. A więc czas na drugi Wietnam i nową apokalipsę. Nasz bohater Joshua, tajny agent armii, tropił i likwidował SE. Potem stracił żonę, został okaleczony w wybuchu. Teraz po latach musi założyć zrobotyzowane protezy i powrócić do Azji. Bo pojawiły się nowe ślady, nadzieja i największe zagrożenie. Sergeant Taylor, we are this close to winning the war. But the AI are developing a super weapon. Retrieve it. They win. How could anyone survive that? Reżyserem filmu The Creator, czyli twórca, jest Gareth Edwards. Reżyser Monsters, Godzilli i znamy go głównie z Łotra 1, czyli z uniwersum Gwiezdnych Wojen. The world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy. Did you know that wasn't me? Teraz proponuje nam swój samodzielny film i świat przyszłości związanej ze sztuczną inteligencją, ale odwołuje się do swoich ulubionych filmów, do czasu apokalipsy, przez Blade Runnera, Terminatora, Gwiezdne Wojny, aż po Kundun. This film's a melting pot of movies I grew up loving. Yeah, yeah, yeah. Vietnam movie mixed with robotic sci-fi. They've come for the child. Czy to dobrze? Powiem wam, że ten film o wojnie między ludzkością a sztuczną inteligencją daje takie wrażenie wielu połączonych w jedno, ale bardzo, może nawet za bardzo znajome nam dzieło. Jednak zacznijmy od plusów, czyli wizja. Za nędzne, no jak na Hollywood oczywiście, $80 milionów, Edwards nakręcił niesamowity, momentami wręcz piękny wizualnie film. Get me. I have to help. There's nothing we can do. I have to help. Alfred, we gotta go. Alfie! Alfie! Reżyser, można powiedzieć, pracował od końca. Kręcił sceny małymi ekipami przy użyciu tanich aparatów cyfrowych w egzotycznych krajach. W Tajlandii, Kambodży, Nepalu, Tokio, ale głównie w Tajlandii. I wszystko to przy minimalnej scenografii, zastanej scenografii, a następnie cyfrowo dodawał elementy science fiction na etapie montażu. I powiem wam, że daje to filmowi niesamowity realizm, który podbity jest przez znakomite, jakże naturalne zdjęcia Greiga Frasera, który dostał Oscara za zdjęcia do Dune'y i kręcił też Łotra 1 czy Ostatniego Batmana. Twórcy
filmu twórca fantastycznie okazali wizję wojny przyszłości, łącząc fantastykę z realną, współczesną wojną i nawiązując do Wietnamu i czasu apokalipsy. Te sceny robią potężne wrażenie, wbijają wręcz fotel, choć powiem wam, że no, zostawiają takie gorzkie odczucie. W twórcy mamy także mnóstwo zachwycających gadżetów, oryginalnych broni, pojazdów. Całe miasto i scenografię w stylu Blade Runnera. Te wiszące na niebie i gadające billboardy. Całość wizualnie jest pomysłowa, ale, no właśnie, ale narracja, cały prawie scenariusz jest zaskakująco jak na science fiction, przestarzały, nieświeży, do bólu ograny, stereotypowy, wybierzcie co chcecie. They're my family. They're not people, Maya. They're not real. You and I are real. This isn't real. Czekałem na zaskoczenie w stylu Dystryktu 9, a dostałem opatrzony, bezpieczny i przez to nudnawy miks scenariuszowy kilku moich ukochanych filmów. A do tego chaos kolejnych intryg i wątków. Dziury fabularne są wielkie niż kratery. Logika szwankuje, a królują pobożne życzenia scenarzystów, no i cudowne zbiegi okoliczności. Historia i tworzący ją bohaterowie cierpią na sztuczność, która sprawia, że każdy zakręt w filmie wydaje się wymuszony. Nawet nasz główny bohater Joshua się w tym gubi, prowadząc robota, którego ma zniszczyć, do niebiańskiej kwatery głównej USS Nomad. No właśnie, Joshua, czyli John David Washington. Niestety od lat nie mogę się do niego przekonać, mimo że jest synem genialnego Denzela Washingtona. A więc syn Washington miewa lepsze role, ale ta do nich raczej nie należy. Come on. Come on, little Sam, get in the car. Hey, it'll be fun. Like cartoons, it'll be fun, okay? It's like a game. Hide and seek. I'll drive fast. All right, let's go. It'll be fun. Right? Come on. This is hella fun. This is why don't you want to get in the car? It's a lot of fun. Get in the damn car. Najpierw zwrotu akcji możecie się już chyba domyśleć, patrząc na postać drugiej głównej bohaterki, Alfie. Are you going to heaven? No. You gotta be a good person to go to heaven. So we're the same. We can't go to heaven because you're not good. And I'm not a person. Do you have anything to do with the thing is? She looks like a little girl now, but she's growing. Whoever has that kid wins the war. Postać Alfie jest urocza, świetnie zagrana i te jej tajemne cybermoce. A Joshua widzi, że sztuczna inteligencja to czująca, emocjonalna forma życia. Jak ją zabijać? What do you want, sweetie? For robots to be free. Oh, we don't have that in the fridge. How about ice cream? Scenariusz niestety nie ma czasu na ludzkie emocje i psychologię, mamy tylko powierzchowne uczucia. I tym tak bardzo właśnie twórca różni się od naśladowanych filmów. Efekty wizualne są niesamowite, bardzo mi się podobała cała stylistyka, estetyka filmu i śmiałość w ogóle w tworzeniu nowego świata. Ale forma i przewidywalna akcja to za mało. No i te koszmarne stereotypy. Colonel! Taylor, where's Shipley? I'm with him right now. He's in pretty bad shape. All right. Colonel, I can't reach you. You have to bring it to me. Do you understand? No, Shipley can't move. I mean, he's not looking good at all. Police are everywhere. I don't know how I'm getting out right now. I don't even have an extra strategy right now. Then you know what you have to do. How? A więc moi drodzy, teraz ocena. Film twórca na 10 w skali Kinomaniaka dostaje ode mnie 6,5 punktu. Ogromna szkoda straconej szansy na coś o wiele większego i głębszego.
pomysł ze sztuczną inteligencją i pędzącą cybertechnologią postrzeganą jako zagrożenie jest na pewno bardzo aktualny. Znacie to na przykład z sieci. Potwierdź, że nie jesteś robotem. To oczywiście banalny przykład i zabezpieczenie ma nie dopuścić do przesyłania danych przez robota, program podszywający się pod użytkownika strony. To niemyślący i czujący robot z filmu Twórca, ale bot internetowy, który naśladuje człowieka w celu wejścia w interakcję z prawdziwym człowiekiem. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. They're a benefit, it's not my problem. W sieci można się łatwo zabezpieczyć przed botami, phishingiem czy kradzieżą danych, szyfrując swoje info i dane przez VPN, na przykład NordVPN, który jest jednym ze sponsorów dzisiejszego odcinka o sztucznej inteligencji. NordVPN kieruje nasz cały ruch internetowy przez zaszyfrowany tunel i chroni przed hakerami, podkręca bezpieczeństwo, chroni dane, hasła, konta, filmy. I chroni przed robotami. Ale jeśli gdzieś na mieście spotkacie żywego robota ze sztuczną inteligencją, na przykład takiego jak ten, to lepiej